zdjęcie sobie robię, piunia bez oczka przyszła, ale to taki wesoły jesteś. Chodź, coś ci dam. Nie wiem, czy się będzie spakować. Chcesz takie coś? To niedobre. Moje psy też takiego nie lubią. Siunia, no, ty chcesz, żeby cię pogłaskać, ale też krzyżutki jesteś. No wiesz, nie chcesz? No dobrze, pauza minęła. Całkiem szczęśliwie. I trochę pospałam, bo teraz myślę, że nie to mam. No dobrze, cały czas jest jeszcze ważna. Dobra, wykręciłam 11, bo to i tak tyle wyjeździłam. To te godziny nocne, ja sobie muszę to przypominać teraz wszystko z czasami pracy kierowcy, czy wy wiecie, że na gabarytach to się tak mało godzin robiło i jeździło, że ja się nie martwiłam o takie rzeczy, a teraz będę mieć, robię tyle kilometrów, już mało, mam ponad już 10 tysięcy kilometrów zrobione, także na te wszystkie drogi, kruczki sobie przypominać i zaktualizować. Także proszę Państwa, muszę się udać do Agencji Bezpieczeństwa Transportu w Rzeszowie do pana Pawła Mięśnika na aktualizację szkolenia w kwestii przepisów czasu jazdy, czasu pracy kierowcy. Ja oczywiście je znam, żeby nie było zaraz, że ja jeszcze nie znam. Oczywiście znam, ale wiecie, te wszystkie jakieś takie promowe rzeczy małe i tak dalej, to sobie wiecie, nieużywane to się zapomina. Albo w zasadzie się dwie wersje są możliwe, dwie dobre. Także skręć w lewo, DM56. Widzicie, jak ja tu kolegę mam. Ale dobra, panie, jedziemy teraz. Jadymy dur. Tak na wieczór. Myślałam, pasowało mi bardziej po 9 zrobić, ale jechać, ale jeszcze miałam tyle pracy, że tak powiem, biurowej i influencerskiej, że no niestety. Ale trzeba było wykręcić 11. ...1200 km do rozładunku. Dzisiaj jest poniedziałek, czyli mam, że pójdzie mi to dużo lepiej niż myślałam. Chociaż czekajcie, bo dzisiaj to nie wiem, jak pójdzie na granicy teraz, bo już mieli kierowcy okazję się poładować przez cały poniedziałek, także już coś tam może być, troszeczkę kolejki na wjazd do Węgier. Zobaczymy, jak będzie, bo to jest tak, że widzicie, wjechałam sobie w niedzielę i przez to mam teraz dużo czasu, bo nigdy nie spędziłam czasu, nigdzie nie straciłam czasu na kolejkę do granicy. Od razu wjazd, od razu odprawa, no wiadomo, że to wszędzie zazwyczaj schodzi jakieś pół godziny na granicy, ale generalnie chodzi o to, że wszędzie bez kolejki. A tak, ja bym sobie wyjechała później, no to z kolei bym straciła czas w kolejkach i bym miała ciasto, bym się opuścił. No ale nie, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Póki jasne, to może byście jeszcze poglądali coś trochę ruchu, nie? W sumie. Skręć w lewo na rondzie i zjedź drugim zjazdem DM56. Widzicie, a tu była taka restauracja, co mogłam sobie coś zjeść, a ja tam stałam. Ale nic, ja to sobie sama jedzenie zrobiłam, było zdrowsze i bez mięsa. Sklepem są jakieś stoliki, ławki i tam siedzą ludzie i rozmawiają. Na ławeczkach przy drodze, popatrzcie po lewej, siedzą sobie goście i sobie gadają też pod sklepem. I popatrzcie, pod każdym domem jest jakaś ławeczka praktycznie, po lewej tutaj też sobie dwaj panowie siedzą, jakieś babuszki też siedzą, matki chodzą z dziećmi. I jak się jedzie przez tą Rumunię, to właśnie cały czas tak jest. No, tutaj też po lewej stronie, patrzcie, też sobie siedzą i oglądają. Jestem
tamtego roku też właśnie pamiętam, jak jechaliśmy przez Rumunię przy przygodach trackerki, jak przez jakieś tam miejscowości jechałam takie mniejsze, to tam wieczorem wszyscy ludzie po prostu siedzieli, albo tutaj popatrzcie, też sobie siedzą ludzie po lewej stronie. O, zachód słońca. Jaki piękny zachód, popatrzcie teraz na te widoki. Rozległa dolina. Oja. Aż się hamuje, bo była 30 oczywiście do tego. Ależ to pięknie jest. Oja, to jest pięknie. Aż mnie teraz duży wyprzedził. On nie widział tego, ale dobra. Na pewno jest stąd. Nie chcę wiedzieć. Ach, to Bułgar, no to wiadomo. W tamtym roku bardziej podobała mi się Bułgaria, ale to ze względu na to, że jechałam inną częścią Bułgarii. A w tym roku bardziej zdecydowanie Rumunia. Dużo lepiej się tutaj jeździ, drogi są lepsze, przede wszystkim szersze, nie są takie wyboiste, pofalowane. I co prawda te budynki są starsze też, jest dużo jakichś takich ruinek, ale mają jakąś taką, nie wiem, lepszą energię. Widać ludzi. Jest biednie, ale jest. I jakoś tak czuć tętniące życie, a Bułgaria jest taka wymarła, takie, nie wiem, kojarzy mi się z takim trupem. Z tą częścią oczywiście, którą ja jechałam, bo tam od strony morza, od części turystycznej jest dużo fajniej, ja na pewno wrócę tutaj. Patrzcie sobie też na ten zachód słońca. Przydałby się jakiś taki obiektyw, który by wam pokazywał tak, jak jest w rzeczywistości, a nie taka kropeczka.
chłopaki się nie spodziewają, że tak radio mi zbiera. Wiecie, jakie teraz czasy nadeszły? Takie, że przyszła pauza, ja sobie leżę tutaj na łóżku i zamiast oglądać jakieś, nie wiem, social media albo robić jakieś głupie rzeczy, to ja leżę z telefonem w ręku na stronie Eurowag i sprawdzam ceny paliwa, gdzie mi się opłaca najbardziej zatankować, bo myślałam sobie, że tutaj w Rumunii sobie zatankuję, ale weszłam sobie na swój profil, jak posprawdzałam ceny, to się okazuje, że z tych wszystkich to mi się najbardziej opłaca zatankować na ten moment, dzisiaj, na Budapeszcie. I akurat mam 320 km, także będziemy celować na granicy, niby korków nie mam, więc będziemy celować na to, żeby dojechać do Budapesztu i tam stanąć na pauzę, tam zatankować i wtedy już spać, więc tak będziemy celować. Ale mi się nie zostawać. Jezu, jak ja uwielbiam takie kocyki mięciutkie. Ale wy już o tym wiecie, prawda? No takie mięciutkie, takie fajne, takie... No ale nic. Nie zostać. Woli, może byś sam pojechał. No i będę sobie leżeć na łóżku. Wiecie co? W sumie to nie mam nic przeciwko autonomicznym ciężarówkom. Tak długo jak ja będę mogła sobie leżeć na łóżku w swoim kocyku, a Woli będzie jechać, to w sumie mógłby. Czemu by nie? No dobrze, ładnie mi tutaj łódź czekać. Piżamka już taka gotowa. I łóżko. I to takie mięciutkie, sorry, no to jest takie wspaniałe. Ale mi się nie chce. Woli. Dobra, 110 do granicy, a dokładnie to 113. Mucha rumuńska. 49. Albo bułgarska nawet, nie wiem, gdzie to mi dzisiaj. A na Kalafacie. Ja zrobiłam sobie jedzenie, odsunęłam szybę, bo było gorąco. I nagle, jak mi się tyle much zleciało do kabiny, że stwierdziłam, że... Dobra, idziemy. Chcąc, nie chcąc, panewki. Jedziemy duch. Ale trochę mi się nie chce. W sumie to bym mogła już pospać. Winietę kupiła. Na drugi dzień. Na Rumunię. Na Węgry jest już urządzenie. Do opłat tym. Jesteśmy już de facto na granicy. Popatrzcie, znowu bez kolejki. A widać, w dzień była, skoro chłopaki tak stoją. Czy to muszę zjeżdżać, czy nie? Nawet nie pamiętam, czy na tym przejściu, na wejściu, pamiętacie, to nas ważyli i tak dalej. Tam było wszystko robione normalnie. A w tą stronę, bo też jest. Już zapomniałam. No i to będzie najdłuższa kolejka. Po 300 metrach, uwaga, wjedziesz w obszar z ograniczeniami ruchu. Ale kolej. Po 250 metrach, trzymaj się prawej strony, następnie pojedź autostradą. Co? Trzymaj się prawej strony, następnie pojedź autostradą. No to dobra, kilka ciężarówek przed nami tylko. Nie ma źle. Ta granica, zawsze przynajmniej słyszę od kierowców, czy czytam na internetach, że jest najgorsza, w sensie, że węgierska, dlatego popatrzcie, już nie dotankowywałam się całkiem.
mamy mało paliwa, ale naciski, no piękne, piękne. Waga też już spadła do 39,1, także nie ma się czym stresować. W Ameryce to się przy takiej kontroli od razu gasi silnik. Tutaj? Nie gasi. Mam chwilę odetchnąć. Turyckiego kierowcę kontroluję. I don't understand at all. I don't understand. The bagage is food. Yeah, no, it's... barrels. Barrels. Barrels? Barrels. You know, barrels, like for the wine. Aha. Man, food? I don't know. Don't enter the Hungary. Lady, 5 meter go straight. Bagage control. Control, finish, go Hungary, okay? Oh, perfect. Dobra, załatwione. Puścili mnie, bo powiedzieli, że teraz ogólnie to jedzenie powinno jechać przez centrum i sobie przypominam sobie, nie wiem czy to będzie włożone do filmu czy nie, ale jak jechałam w tą stronę, stałam na tej granicy, tylko w przeciwnym kierunku oczywiście na Rumunię, to rzeczywiście jakiś kierowca odezwał się na radiu, mówił, że on jedzie, że wjedzie jakąś tam spożywkę chłodnią i jedzie przez centrum, innym wjazdem tutaj zjeżdża, ale widzi mnie z boku. Przecież tak było. Ach nie, bo to było na Instastory właśnie. To było na Instastory. Więc rzeczywiście, dobra, tylko teraz by mi się to jeszcze opłata zalogowała. Wypuścili, a na koniec zobaczyli co tam jest ten, zobaczyli, kazali się go tworzyć, popatrzyli i mówią, czy tu ja jestem na zdjęciu na drzwiach? Ja mówię, ja, oni tak patrzą na dowód, ja ten stanęłam. Stanęłam tak tyłem do drzwi, tak samo jak jestem na zdjęciu, zaczęli się śmiać i puścili, dobra, jedź pani, jedź lady. Jedziemy! No i dobra, teraz już są Węgry. Co? To się moje urządzenie. Ha, jest zielone. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Widzicie? Jest zielone. Pięknie. To gazujemy. Ej, wiecie co? Jest miejsce. Jest miejsce. Już jest druga stacja benzynowa, w której próbuję stanąć. Trochę szybciej niż planowałam, ale powiem wam szczerze, że wzięłam tabletkę przeciwbólową, którą kupiłam w Grecji i tak mi się po niej spać chce, że po prostu nic nie jestem w stanie zrobić. Mam zapas czasowy, więc pierwszy to. Kurczę, tym busem tak stoją przy samej rańce, wiecie? Chyba czy mi odjadą, czy nie. Z drugiej strony ta obie jest blisko. Nie odjadą z tym busem. Ja przynajmniej jestem rozczarowana takimi właśnie małymi pojazdami. Żeby mogli, ale tego nie zrobię. Stoją mi na linii wjazdu do rajki. Tam bez Audi poparkowano. Ja po prostu nie mogę. Ludzie małymi autami stoją, jak nie powiem co. Przez to dalej muszę spać za kierownicą, bo nie mam gdzie stanąć. Pani nie odjadę. To jest masakra po prostu. A dosłownie mi zajmują 1,5 metra z rajki. Kolejny parking też nie jest, po prostu jest masakra. W Rumunii potrafią zrobić 1000 parkingów i wszędzie można stanąć, a tutaj nie ma. Jeżdżę pomiędzy tymi znakami, aż w końcu gdzieś będę kaporu. Zaprawdę to wkurza. Co, kolejna stacja, na której nic nie znajdę? Tu bym nie bawasz, bo...
kamienie po lewej stronie, takie dalej. Że to się lepiej manewruje. Tam już mi brakuje. Widzicie te barierki? Nie robię w ogóle. No i stanęłam na poboczu. Oni będą musieli sobie jakoś poradzić. Jakoś sobie wyjadą. Radzą sobie. Poradzą. Zdrowa się. Oho, oho. Spoko. Pani prezes, udało się. Co to było? Nie, bo to też przywieje. Stanęłam w łodzie. 4:30 jazdy. Teraz to już gdzieś muszę stanąć. Pani się zapowiada. Najważniejsze, że nie przekroczyłam 9 godzin, bo też by była liczona jakaś dziesiątka. Sobie dziesiątki lepiej trzymać w rękawie. Albo jeszcze wydruk trzeba, widzicie? To wyszło 4:35 jazdy.